Halo, halo, witam wszystkich na kanale Lolo Palma. Flaga powiewa, to znaczy, że mamy dzisiaj 1 maja. Święto pracy. Dzień wolny od pracy, ale od pracy nie w ogrodzie. Więc dzisiaj plany, główny plan na dzisiaj to sadzenie pomidorów. Sadzenie pomidorów, przesadzenie tej opuncji. Jak już posadzę pomidory i na ogrodzie sobie kupiłem jakieś tam selery, pory i tak dalej na lubińskiej giełdzie, którą mamy zawsze co sobotę. Na tej giełdzie kupiłem również bambusa, bardzo fajnego, za stówkę. Więc ogólnie przycięcie juki, roztraty dzisiaj i to wszystko przeplatane grillem, piwkiem, żeby sobie tą pracę umilić. Więc taki szybciutki przegląd. O, proszę, cały zwierzyniec wleciał na dwór. Ej, Tinka, Mesio, Kori, gdzie idziesz? A ta łajza podsinoga już. O, zobaczcie, zaraz może obczajmy, gdzie pójdzie. Noce chłodne, po 1, 2, 3 stopnie. Ale co, cykasiek ma się dobrze. Mały Feniks ma się dobrze. Hebe przyjęło się. Więc wszystko jest ok, zobaczymy sobie. Szybciutko. Gdzie lecisz, wariacie? Zobaczymy sobie szybciutko. Dużego Feniksa pięknie przyjął się. On był ładnie ukorzeniony, więc będzie leciał. Karłatki też malutkie. Ten dziadyga będzie pewnie rok albo dwa chorował. Przecież korzeni w ogóle nie ma. Nie miało. Mam nadzieję, że wkrótce coś będzie. No i tutaj taka nowa donica po Waszyngtonie i Robuście. Też żona nakopywała różnych kwiecistych, jednorocznych roślinek na giełdzie. I gdzieś to sobie będzie tutaj w tej donicy rosło. Dobra, za chwilę, może nie za chwilę, gdzieś za godzinkę, za pół, sadzenie pomidorów. No i dobra, słuchajcie, moi drodzy. Przyszedł czas na sadzenie pomidorów. W namiocie o godzinie, powiedzmy tam 10:00, chyba jest, która Ania, godzina 10:30, mamy 26 stopni w namiocie, więc jest bardzo ciepło. Dołki wykopane, zalane wodą, poczekam, aż ta woda wsiąknie, no bo po zimie, słuchajcie, tutaj jest Sahara, więc pójdzie trochę tej wody z tych beczek, z tych wiaderek na pomidory. Żona się już mnie czepia, żebym zabierał te wiaderka z namiotu. Więc tak, zalane wodą, za chwilę wysadzamy sadzonki. Może ktoś powie, że jest zbyt gęsto. Będą te pomidory. Mam mało miejsca, więc dlatego sadzę gęsto. To jest jeszcze 16 sadzonek bodajże tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 wysadzone. Po drugiej stronie, w tym hałabaziu, który jest tam, dalej będą do połowy ogórki, też po sznurkach, gruntowe. Natomiast tutaj będzie jeszcze pozostała część pomidorów. Tutaj mam 3, 5 i 4 jeszcze w domu. Żółte i czekoladowe. Po 2 sztuki, które dostałem od Marcina. A te wszystkie sadzonki dostałem od swojej mieszkanki, przewodniczącej swojej Rady Sołeckiej, pani Mirosławie. Za co, pani Mirko, bardzo dziękuję. I No i to było bardzo miłe i fajne, nie? Że nie musiałem gdzieś tam kupować, tylko dostałem. Chyba lubią sołtysa, więc super. Woda wsiąka, więc już za chwilę wkopuję. Będę kopał trochę niżej, bo są już długie, wyciągnięte. Popcinamy, wiadomo, te listki i chcę je posadzić gdzieś dotąd. Dotąd, jak ten palec. Tak, one sobie puszczą korzenie i ponoć jest od tego większy plon. Zobaczymy. Więc nie zanudzam i działam. Aha, i za chwilę posadzimy pomidory na ogrodzie. Powiem wam, miejsca mało, więc sadzimy między truskawkami seler. Tutaj mamy seler. Tutaj mam kapustę młodą. Tutaj późną porą pora. Tutaj pora pod namiotem wczesna. Odsunąłem się o tyle, bo tam wiadomo, pod spodem jest folia. Cebula czerwona, tutaj też cebula czerwona, szarotka i tutaj kapusty, chyba za gęsto, ale dobra. Kapusta czerwona, kalafior i kapusta późna. I słuchajcie, no zrobiłem porządek z kompostownikiem. Jakoś to wygląda, zobaczcie.
toaletki. O kurde, już dotarłem w cebulę, zaraz będą krzyki. Ta pryzma, która była ta moja pierwsza, została to wszystko przerzucone. Jest przewiew, wszystko jest jak powinno być. Nowa pryzma będzie robiona tutaj. Ta lnęka będzie do przerzucania tej pryzmy i tak na zmianę co jakiś czas. Mam nadzieję, że na jesień przyszłego roku tam to się ładnie już przerobi i będzie ziemia, tak? To będzie już 2 lata. No może i szybciej, zobaczymy. Także będzie przerzucane. Dobra, biorę się za sadzenie pomidorów i po posadzeniu pomidorów jedziemy z żoną i z Laurą do Lubina, do parku linowego na giełdę krzewów. Zobaczymy, może uda się coś kupić sensownego. Poluję oczywiście na rośliny egzotyczne. A co będzie, to zobaczymy. No i słuchajcie, kochani, jestem na tym festiwalu lubińskim drzewek, kwiatów, krzewów. No, kupiłem 2 kany pomarańczowe. Pokażę je później na ogrodzie. Poza tym nic ciekawego. Coś tam dla dzieci i tak dalej. Cześć. No, pełno róż, takich zwykłych rzeczy jest od groma. A może jakieś jeszcze rozchodniki na pustyni kupię. I to wszystko, balony. Laura teraz między drzewach z mamą jest na linach. No i to tyle. Słuchajcie, ja już jestem w domu. Mówiłem przed chwileczką, że kupiłem 2 kany, kupiłem 4. 2 podobne do marurelasów. Będą kwitły na pomarańczowo i 2 zielone. I jeszcze taka koncepcja, mówiłem, że będę banany wysadzał. Więc banany będą posadzone już nie w kółku, jak mam wszędzie koła. Wszędzie koła, tak, jedno koło, drugie koło, trzecie koło, czwarte koło, a zrobiłem sobie w trójkąty. I za chwilę zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Po zrobieniu mam nadzieję, żeby mi się to dzisiaj wszystko uda, bo goście mają przyjść na grilla o 16:30, więc biorę się do roboty. Słuchajcie, kupiliśmy jeszcze bambusa na giełdzie tydzień temu w sobotę. Nie, tą sobotę, czyli 2 dni temu. Posadzimy go pod górem i rozdzielimy. Zobaczcie, jakie korzenie. Mokro ma, teraz są wody. I rozdzielimy go sobie na 2 kępy. Mam nadzieję, że mi nie napisze nikt z was, że właśnie go zabiliśmy. To jest pomysł mojej żony. Więc ona go zabiła w razie czego. Dobra, bo to jest bez sensu, żebyśmy tak piłowali. Właśnie będę tu męczył. Dobra, słuchajcie, kochani, żeby nie było, nie sypię już perlitu, a żwirek spod palm, który zostanie wymieszany, albo na to zostanie nasypana lekka ziemia, wymieszana z ziemią macierzystą i już za chwilę pokażę wam, trochę mi się to rozwala, kurde, dobra, nie pokażę wam. No nie mam statywu przy sobie, a nie chcę rozwalić korzeni, bo zaraz porozpierdzielam, tak narobię, że nic z tych bananów nie będzie, nie? Trochę liści poprzypalane od słońca, to nie dzisiaj, ale wcześniej, natomiast pójdą. Jutro ma być dzień pochmurny, dzisiaj to słońce już jest po 15, więc no powiedzmy jeszcze trochę parzy, mam nadzieję, że ich nie poprzypala. Dobra, zaraz kupujemy i chyba kończymy ten. No i słuchajcie, kochani, dzisiaj mamy już 2 maja. Wczoraj oczywiście filmu nie skończyłem tradycyjnie naciąć. Zobaczcie. O, po obcięciu juki. Fajny pieniek. No i teraz muszą liście zżółknąć, aby ten pień fajnie wyglądał. Obciąłem też miłk wariegatę, tak? Ale jaka to wariegata, to ciężko mi powiedzieć, nie mam pamięci. Więc do posadzenia zostało kilka tych roślin, opuncji, agaw, echeverii. No, trawy trzeba przyciąć, tą i tamtą, pomidory podwiązać. Słuchajcie, no roboty tyle i brak czasu wieczorem, nie? Wczoraj oczywiście grill, i lekko, leciutko w pani tylko. I, no i do... Słuchajcie, 2 maja. 22:30, właśnie też wróciliśmy z grilla i dzisiaj tak naprawdę czysto teoretycznie nic nie zrobiłem, ale
wracam i pięknie palmy podświetlone, watrachy na stałe. Natomiast tutaj miałem takie halogeny na czujkę i niestety tylko na czujkę się zapalają, a szkoda, bo bardzo pięknie podświetlają te palemki. No i żeby tak było na stałe, to by było fajnie, zwłaszcza ten Wagner ładnie wygląda. Słuchajcie, jutro trzeba podwiązać pomidory, 3 maja. Znowu kręcę film 3 dni, no ja cię kręcę. Dobrze, że chociaż w poziomie i myślę, że ten film wyjdzie całkiem fajnie. Dobra, nie zamulam. Jutro konstytucji 3 maja, do zobaczenia. No i dobra, moi drodzy oglądacze. 3 maja, święto konstytucji. Pomidory posadzone. Zostały 4, 2 żółte i 2 czekoladowe. Troszeczkę jeszcze niech podrosną. Dzisiaj podwiązałem. Myślałem, że mam sznurek, niestety okazało się, że nie mam i ze starych musiałem leść, więc co się udało, to zrobiłem. Super, jest tu kilka odmian. Jeszcze raz pani Mirce dziękuję. Odmiany malinowy olbrzym, krakowski, Adam, Baron, a także chyba malinowy olbrzym. Już mówiłem, tak? Więc trochę tych pomidorów jest. Bardzo ładnie nie kalie ogrodowe. Bodźciki mają ładne listki, kurde. Fajnie, fajnie. Bougainville, powiem wam, nie wiem, chyba już stracone. Jedna tripodemia się uchowała z tych większych, a było ich chyba 6, pamiętacie w słowni. Kordylina, były 2. 2 padły, ale jedna puściła dzieciaczki w świat. Alokazja troszeczkę chyba została przypalona, jeszcze jej nie wystawiam, na dwór stoi tu sobie wśród namiotów, tak samo jak mały banan i mała strelicja. No i słuchajcie, bananki posadzone, sorki, kurde, gniecące wcisnąłem, zamiast przybliżenie to przycisnąłem stop, posadzone i teraz tylko się zastanawiam, czym podsypać te banany? Czy korą? Kamieniem na pewno nie. Ktoś może wie, jakie to podłoże by banany najbardziej lubił, bo ja tak chciałbym korę tutaj dać. Ale ja to pytam jeszcze może Mariusza. Także czarnego Henka. Co? Bo od niego są te bananki, co tutaj podsypać. No i co? Te kany, które zostały kupione 2 dni temu, więc jest. No i słuchajcie, teraz taka ładna niespodzianka, coś innego kolorowego, a mianowicie magnolia zaczęła kwitnąć, różowa. Ona już ma za 4 lata. Fajne jest to, że nie ma liści, a są już kwiaty. Tutaj puszcza magnolia żółta, więc w następnym filmie, jaki będzie, pewnie już będzie kwitło na żółto. Tutaj jest magnolia, też różowa, ale jakaś inna odmiana. To jest roślinka kupiona na giełdzie, ale co to jest, to wam nie powiem, bo nie mam pojęcia. Zapomniałem nazwę, ale będzie tu wsadzona. Też trzeba pochować na zimę, więc będzie co u drzewek owocowych. Brzoskwinka, cienizna, czereśnia. Jakieś tam kwiateczki już były. Podejrzewam, że i tak to nie zawiąże w tym roku jeszcze. Jabłoń pięknie rozkwita i tutaj śliwka węgierka, też ma jakieś kwiatuszki. Koryś, gdzie się pchasz? Słyszę, że tam psy szczekają, a ty gdzie idziesz? No dobra, słuchajcie, to wszystko w tym odcinku, nie przeciągam. O palmach nic nie było, tak? Rosną. Za niedługo będę robił przegląd, będę liczył je, jak tam po zimie, w sensie je, czyli liście. Wszystko ładnie kwitnie. Więc co, dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka i do zobaczenia w następnym. Pozdrawiam. Do usłyszenia, cześć. Dobra i ostatnie, kochani, wejście 30-sekundowe. Jeszcze chwilę na pustynię. Posadzona, wsadzona agawa. Te malutkie jeszcze się zastanawiam, zostawiłem w donicach. Sadzona ta opuncja jedna.
wsadzona opuncja druga i przesadzona opuncja spod drzewa. Połamało się jeden bałwanek i wsadziłem w ziemię do kaktusu. Zobaczymy, może się przyjmie. Więc tutaj jeszcze echeverie, takie mniejsze roślinki, więc sobie zastanowię się tutaj prawdopodobnie, gdzie była ta duża opuncja, która zgniła, będzie juka i tam chyba jeszcze jedna juka. I zobaczę, czy będą roztrawić, czy nie, bo powiem wam, że ta już zaczyna wyglądać super. Już jest fajny pienik, więc jest ok. Więc razem z Laurką mówimy wam papa. Zrób papa wszystkim. Papa. Do zobaczenia w następnym odcinku Lolo Palma. Pozdrawiamy.